nie sprzeczałbym się kto więcej, bo pewnie oba, i my i oni mamy na swoim sumieniu o wiele za dużo, tak? Natomiast to jest prawda, o tym się bardzo mało mówi, że, no właśnie to co powiedziałem, ostatnie stosy płoną w Stanach Zjednoczonych, to są stosy protestanckie oczywiście. Co więcej, proszę Państwa, była współpraca. Przykład Giordano Bruno. Giordano Bruno, dominikanin, który nagle stwierdził, że jest najmądrzejszy na świecie. Zaczął wszystkich pouczać, prawda? W końcu opuścił klasztor, opuścił zakon i zaczął prowadzić takie życie takiego wędrownego nauczyciela. Wszystkich pojechał pouczać Kalwina tam w którymś momencie, czy kalwinistów do Genewy. Pouczał papieża, pouczał króla angielskiego, był szpiegiem. Mętna dosyć filozofia, no ale takim był dosyć awanturnikiem. Prawda? I w którymś momencie tak już w tej Genewie, jak uciekł, bo on oczywiście w którymś momencie oczywiście inkwizycja zaczyna go ścigać, no bo on nam się nie chce stawić, oni go wzywają. Bardzo ciekawe, on się nie chce stawić. To nie jest tak, że on się stawi, nie, on się nie chce stawić, wobec czego jak ucieka, no to jest za nim oczywiście list gończy i tak dalej, ucieka do tej Genewy. I w tej Genewie tak już po prostu nadenerwował tych kalwinistów, którzy tam byli, że oni postanawiają go spalić. Zresztą Kalwin w Genewie to były naprawdę, tam lasy wycinali na te jego stosy. On był naprawdę, to co się działo, Anglia, tak? Pamiętajmy, to protestantyzm to jest naprawdę dość okrutna reakcja na sytuację polityczno-religijną. To my o tym często zapominamy. I teraz, co się dzieje? W Genewie zapada na niego wyrok i już mają go złapać, ale ktoś mówi, słuchajcie, on właśnie ucieka do Włoch. Teraz pozwólmy mu uciec, ale wysłali list do inkwizycji w Rzymie, że on właśnie tam przyjedzie niedługo. Wiecie, jest wojna między protestantami i katolikami, tak? I co robią kalwiniści? Wysyłają list do inkwizycji rzymskiej, że ten Bruno tam przyjedzie. Złapcie go i wy z nim zróbcie porządek, tak? Przedziwna zupełnie współpraca tych organów ścigania, prawda, religijnych, tak? Więc to się dzieje. Zresztą pamiętajmy również, zarówno w średniowieczu, tak samo zresztą jak i w inkwizycji hiszpańskiej, to trzeba powiedzieć, najmniej było procesów o czary. To w ogóle inkwizycja nie zajmowała się czarami. Czary były tylko wtedy brane pod uwagę, jeżeli była to rodzaj magicznego używania religii. Tak? Na przykład ktoś się dowiedział, że nie wiem, hostię ktoś ukradł i ją poświęconą, tak, konsekrowaną i ją wykorzystuje do jakichś niecnych rzeczy, prawda? Albo że ktoś dokonuje jakichś takich parodii sakramentów, prawda? To też w magii czasami tak robią, że święcono, jakieś tam takie różne rzeczy robią. Więc wtedy tak, wtedy, czy też ewentualnie, jeżeli zachodziła świadoma współpraca z diabłem, bo co innego jest opętanie. Opętanych poddawano egzorcyzmom, opętanych próbowano od diabła uwalniać. Ale jeżeli zachodziło podejrzenie, że ktoś świadomie i dobrowolnie z diabłem współpracował, no to wtedy ewentualnie wchodziły takie czarnoksięsko-magiczne elementy, ale inkwizycja się tym nie zajmowała. Właśnie podejrzenia o... I teraz uwaga, podejrzenia o czarnoksięstwo, procesy czarownic, to jest domena renesansu i oświecenia. Tak? To jest XVII, XVI, XVII, XVIII wiek, a nawet w XIX jeszcze się zdarzają takie historie. Czarownice z Salem, nie pamiętam, który to jest rok, ale to jest jakaś końcówka XVIII wiek, tak? Więc rozumiemy się, to nie jest domena inkwizycji. Inkwizycja się takimi rzeczami nie zajmuje. To jest najczęściej domena samosądów i jakichś takich pomówień zupełnie.